Radomiakowi kibicuje esuperfood.pl. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers. Maciek, dzisiaj twój debiut w Radomiaku. Jak nastroje przed meczem z GKS-em Katowice? Na pewno bojowe, tak jak powiedziałem dzień wcześniej. Przyjechać tutaj, zdobyć tylko i wyłącznie 3 punkty, zagrać dobry, solidny mecz, pokazać, że będziemy lepszą drużyną i tak jak jeszcze raz powiem, 3 punkty. Klimatyczny stadion, dobra pogoda, około 450 naszych kibiców. No nic, tylko dobrze zacząć sezon od właśnie zwycięstwa, tak jak powiedziałeś. Oczywiście, że tak. Ten stadion ma swój klimat. Zaraz GKS będzie miała nowy stadion, ale powiem, że mamy przyjemność zagrać na tym stadionie jeszcze, bo na pewno ma swój, jak już powiedziałem, klimat. Tutaj w GKS-u 2 razy przegrałem, więc trzymam się tego powiedzenia, że do 3 razy sztuka i mam nadzieję, że dzisiaj wygram ten mecz. Ty przez ostatni rok występowałeś na wypożyczeniu w GKS-ie Tychy, czyli fajnie chyba wrócić na Śląsk, bo dobrze się tu czułeś, dużo czystych kąt, barwa GKS-u Tychy, także no, dzisiaj oby to podtrzymać. Tak, taki jest plan, taki mamy zamiar jako cały zespół. Też wiadomo, mecze z GKS-em Katowice miały swój klimat, jak jeszcze broniłem barw Tychów, bo to są derby Śląska i gdzieś ten klimacik dalej czuję. Radku, dzisiaj stoisz przed szansą na debiut w oficjalnym meczu Radomiaka. Jak nastroje przed nadchodzącym spotkaniem z GKS-em w Katowicach? Bardzo pozytywne, bardzo dobre nastroje, jest radość, jest taki dreszczyk emocji, jak to zawsze przed debiutem, więc liczę na minuty i oczywiście na wygraną w tym meczu i 3 punkty. Trenujesz z Radomiakiem, bo jesteś z nami od początku okresu przygotowawczego. Jak przebiega twoja aklimatyzacja w zespole? Bardzo dobrze. Na pewno jest tym duża zasługa Rafała Wolskiego, który mi w tym wszystkim pomógł i od samego początku był ze mną. Aczkolwiek z całą drużyną uważam, że mam bardzo dobry kontakt, więc bardzo pozytywnie. Drużyna jest bardzo mocna. Jest bardzo zdeterminowana przed tym meczem, jak i również mamy dobry okres przygotowawczy za sobą, więc klimatyzacja poszła bardzo dobrze. Fajny klimatyczny stadion, inauguracja sezonu, około 450 naszych kibiców, nic tylko tutaj wygrać. Dokładnie, jest to taki starszy stadion, teraz mamy przed twarzami same te nowe gdzieś stadiony, ładnie pobudowane, a tutaj mamy taki smaczek starego stadionu. Mi się to bardzo podoba, lubię grać na takich stadionach i na pewno będzie bardzo fajny mecz. GKS to wraca do Ekstraklasy, więc myślę, że przed nami ciekawe widowisko. We'll be right back.
wyszorujący numerem 70. Wagner Gonçalves, jego miejsce na boisku z numerem 9. Leandro Pereira. Radomiakowi kibicuje eSuperfood.pl. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers.